Kreator Jezus Chrystus. Zdecydowałam, że pokażę dzisiaj Państwu parę ujęć ze mszy świętej rozpoczynającej Światowe Dni Młodzieży. Rozpoczęłam jednak od cytatu, myślę, że znanego wielu osobom, cytatu z dokumentu Franciszka, w którym jesteśmy poinformowani, że Novus Ordo to jest jedyna forma rytu rzymskiego. No więc warto, żebyśmy popatrzyli, jak taka wzorcowa, publiczna norma oficjalna wygląda. Zacznijmy może od spojrzenia na ołtarz. Takie coś duże i niebieskie, za jedyne 4,5 miliona euro. To są rurki metalowe, deski i szmaty. W sensie tkanina. Gdzie jest krzyż? Tu właściwie już nie ma katolicyzmu w tego typu konstrukcjach. No i pewnie o to chodzi. Teraz pokażę Państwu ujęcia z Komunii Świętej. Tym razem jednak chciałabym zacząć, żebyśmy się przyjrzeli Komunii Świętej kapłanów najpierw, a wiernych dopiero potem, bo akurat na Komunię kapłanów nie tak często zwraca się uwagę. I zapewniam, że to są zdjęcia, których w żadnych publikatorach katolickich, w żadnych propagandowach oficjalnych kościelnych się nie znajdzie. No więc tak, komunia po pierwsze już w ogóle nie jest przy ołtarzu, co jest niezwykle istotne. To wygląda właśnie tak, że ksiądz sobie macza po prostu ciało pańskie jak chipsa w dipie, potem postuka trochę w kielich i do gęby. Ewentualnie przetrzemy paluszki i następny proszę. Komunia wiernych. No to popatrzmy na te puszki. No śliczne, nowe miseczki, nieśmigane. Rzeczywiście będą też dobre na chipsy albo na sałatkę, jak kto zaradny, to sobie na pamiątkę weźmie do domu. Mamy rzecz jasna szafarzyce, tak, czyli rozdawaczki. Oczywiście komunia musi być do łapy. A teraz popatrzmy na tę niunię z butelką wody. Ona w ogóle nie wie, co ona bierze. Ta cała rozdawaczka powinna jej po prostu tę hostię zabrać. Nie wiadomo nawet, czy ta dziwoja to jest katoliczka. To już nie jest tylko to, że nie są zachowywane takie czy inne jakieś drobne przepisy liturgiczne. To jest przekształcanie de facto Eucharystii w posiłek typu pogańskiego. Bo uświadommy sobie, że bardzo wiele ofiar w religiach pogańskich to są ofiary związane z pokarmami czy z napojami. A jak zbudować jedną światową religię, jeśli nie w jakiś sposób ujednolicając ceremonię tego rodzaju? No więc właśnie wychowujemy następne pokolenie, które no, dokładnie na komunię będzie tak patrzyło, no po prostu wafelek. Przykro mi, że tylko taką wiadomość dzisiaj mam dla Państwa, ale myślę, że powinniśmy być świadomi, że takie rzeczy w Kościele się dokonują. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku. Pozdrawiam serdecznie, zachęcam do subskrypcji. Z Panem Bogiem.